Moi drodzy, może kiedyś zastanawialiście się na tym, dlaczego wasz skuter nie ma maksymalnych osiągów, jeśli chodzi o prędkość, nawet po regulacji napędu. Jakoś ten skuter nie jedzie tak, jak powinien jechać, mimo tuningu też nie jedzie. Moi drodzy, już wam pokazuję na przykładzie też znowu tego skutera. Pierwszą sprawą, najważniejszą jest odpowiednie ciśnienie opon. Jeśli będziecie mieli tutaj 1,5 atmosfery, 1,5 bara, ten motor nie pojedzie, naprawdę, uwierzcie mi. Poza tym 1,5 bara na tych oponach to jest optymalna, że tak powiem, maksymalne ciśnienie, bo więcej bym tu nawet nie napompował. Zalecenia mówią więcej, z racji tego, że ta opona jest tak twarda i się nie klei. Zobaczcie, jaki jest bieżnik. Na tej oponie w życiu nie pojedziecie szybko, moi drodzy. Ona daje taki opór na drodze, zobaczcie. Ja nie wiem, po co ktoś takie opony zakłada. To są opony typowo na tereny szutrowe, do jazdy takiej do 50-60 na godzinę, a nie do jazdy na przykład z prędkością 50-80 na godzinę. Taka opona potrafi być naprawdę wielkim oporem dla naszego pojazdu z takim bieżnikiem. Zaraz wam pokażę oponę, jaką powinniście mieć założoną. Wiem, że nie każdy jest zwolennikiem opony markowej w skuterze chińskim. No taka opona to jest opona, moi drodzy, Pirelli. Taka opona z teraz już z tego roku 2021 kosztuje około 200 zł, nawet ponad. Ale na tej oponie macie gwarancję, że naprawdę polecicie sobie szybko. To jest szosowa opona, to jest opona terenowa, szutrowa, typowo na takie szutry, trawniki, takie tereny offroadowe troszeczkę, można powiedzieć. A to jest typowo on-road opona. Więc moi drodzy, taką oponę jak założycie, na pewno wasze osiągi się nieznacznie poprawią, o 5, nawet 10 km w niektórych przypadkach na godzinę w górę. I oczywiście odpowiednie ciśnienie, 2,5 do tyłu, 2,40 z przodu robimy, jest super, elegancko. Drugą sprawą najważniejszą jest wyważenie kół. W szczególności przy chińskich oponach są tak koła niedoważone, że naprawdę mózg się lasuje. Wyważenie opon, kół naprawdę bardzo, bardzo dużo wnosi, jeśli chodzi o prędkość, moi drodzy. Ja myślę, że ta porada wam się przyda. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, oglądajcie mój kanał. Zapraszam serdecznie. Wszystkiego dobrego, lewa w górę, bawcie się dobrze.